wszystkiego najlepszego. Gratulacje, naprawdę wiele wzruszeń, radości. I chyba wszyscy proszę nie oglądali, że to jest ten bieg. Tego nie Kuba wiem. O to dbał. Ale każdy śledził. Dziękuję. Słuchaj, biegaj tak jeszcze szybciej aż do olimpiady. To najpierw trzeba z mężem pogadać. Dziękuję Zosiu, serdecznie gratulujemy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To prawda, że to jest nasza pierwsza, można powiedzieć, takie oficjalne spotkanie, bo zaraz po mistrzostwach, zaraz był meeting, zaraz były kolejne zawody, więc dzisiaj okazja do tego, żeby porozmawiać. Wprawdzie Niemcy wpadli na szczególny patent i postanowili, że niektóre biegi, a zwłaszcza ten na 400 metrów, zostaną rozegrane w jeden po drugim. Szkoda, że jeszcze ten okres nie był krótszy między indywidualnym a sztafetą, ale okazało się, że nasze dziewczyny są twarde. Małgosia jest w tej ekipie złotych medalistek i z tego się bardzo cieszymy, gratulujemy. I to jest dobry prognostyk przed olimpiadą, bo życzymy, żeby w przyszłym roku, żeby spotkać się tutaj i cieszyć się z medalu na olimpiadzie. To jest za dwa lata. Półtora. Dokładnie półtora. Ale myślę, że wszyscy przeżywaliśmy ten bieg, zwłaszcza, że było wiele niepewności co do składu, co do możliwości całej sztafety po finale indywidualnym. No, okazało się, że to ma też swoje dobre strony, bo jeden medal zdobyliśmy po drugim złoty. A nas najbardziej obserwowaliśmy tą pierwszą zmianę, jak pójdzie, poszło bardzo dobrze i cała sztafeta wygrała, bardzo się z tego cieszymy i cóż, jesteś do dyspozycji naszych mediów. Dzień dobry, przede wszystkim bardzo chciałabym podziękować swojemu trenerowi za przygotowanie, że współpracujemy już 14 lat, więc ta współpraca jest bardzo długa. I cały czas idę do przodu i zdobywam kolejne medale z Mistrzostw Europy, z Mistrzostw Świata, także z Mistrzostw Polski, także z tego jestem bardzo zadowolona. Po drugie chciałabym podziękować za wsparcie kibicom i z Koszalina. Naprawdę było bardzo dużo kibiców, nawet w Berlinie na stadionie. W dniu dekoracji, czyli dzień po moim biegu, też było sporo kibiców z Koszalina, za co bardzo dziękuję. Dziękuję mojej rodzinie. No i to jest to złoto wywalczone w Berlinie, z którego jestem bardzo, bardzo dumna. To ewenement, bo jeszcze się tak nie zdarzyło nigdy w historii lekkiej atletyki, żeby biegi finałowe były na 400 metrów. Mogę się nie muszę tłumaczyć, co to znaczy bieg na 400 metrów, to jest wyjechanie organizmu do zera. I 90 minut na regenerację, no to jest po prostu pina. No, a dziewczyny zdołały się podnieść po tak niesamowitym, szybkim biegu, tym finałowym, indywidualnym. To było jedyne pytanie, na które zadawałem sobie i nie mogłem znaleźć odpowiedzi. A to, że Małgosia wyprowadzi sztafetę na pierwszym miejscu, nie wiem, jakoś wiedziałem od samego początku. Tak naprawdę to była kwestia naprawdę dużej adrenaliny po biegach indywidualnych. No i my też nigdy nie ukrywałyśmy tego, że my trenujemy ciężko jako sztafeta, bo jeździmy na różne obozy i widzimy też często, jak trenują inne drużyny. No to my naprawdę trenujemy bardzo ciężko, też biegamy, jesteśmy przygotowane do tego, żeby biegać odcinki na i krótszych przerwach, i dłuższych, i to naprawdę bardzo mocno. Także my znaliśmy ten plan już trochę wcześniej, nie dowiedzieliśmy się miesiąc wcześniej, tylko już dużo wcześniej znaliśmy ten plan. Także trener też brał to pod uwagę, także troszeczkę dostosowywał trening, żebyśmy biegały dwa dłuższe, naprawdę takie bardzo ciężkie odcinki na jakichś tam takich odstępach, żeby wiedzieć też troszeczkę, jak organizm zareaguje. Na pewno to nie jest to samo, co jest na zawodach, bo wiadomo, że na treningu nie da się pobiec tak samo jak na zawodach, ta adrenalina jest inna, zmęczenie. No natomiast my się przygotowywałyśmy do tych startów, także wiedziałyśmy, że damy radę i byłyśmy o to spokojne. A mam jeszcze jedno pytanie. W jakim momencie trener Matusiński zadecydował o tej czwartej? Bo trzy były wiadomo, a kiedy było wiadomo, która pobiegnie jako czwarta? Tak naprawdę po biegu eliminacyjnym miał być troszeczkę
inny układ w tym finale. Po biegu eliminacyjnym o trochę się zmienił i trener postawił na Patrycję, że pobiegnie jako czwarta w finale. Także to bieg eliminacyjny w sumie zadecydował. I jeszcze jedno pytanie mam, Małgosia, do Ciebie takie, ponieważ po Twoim biegu eliminacyjnym indywidualnym, ja oglądając ten bieg, doszedłem do takiego wniosku, może się mylę, jeśli się mylę, to mnie wyprostujesz, że w tym biegu Twoje serce wygrało nad Twoją głową. Trochę tak, ja po prostu za bardzo chciałam, ja byłam naprawdę zmotywowana i po prostu za bardzo chciałam i to nie wyszło. Też zabrakło mi chyba takiego przetarcia, bo zazwyczaj to są trzy biegi i ja ten drugi bieg zazwyczaj mam lepszy. Tutaj nie miałam tego biegu eliminacyjnego, tylko wchodziłam od razu do biegu półfinałowego i kto wie, może gdybym biegała ten bieg eliminacyjny, może by było lepiej. Natomiast z drugiej strony, z jednej było mi bardzo przykro, natomiast z drugiej strony wiedziałam, że ten wynik, który pobiegłam, on nie był ani tragiczny, ani on nie był zły. On zawsze od paru, 2 lata temu, 4 lata temu, 6 lat temu, zawsze dawał finał. Także to pokazuje, że po prostu poziom był bardzo wysoki w tym roku. Ale to tylko dało mi taką motywację na bieg sztafetowy, żeby tam walczyć i dać z siebie wszystko, i tak też zrobiłam.